Dzień dobry. Dziś pokażę, jak można dołączyć do lekcji zdalnej online na Google Meet, jeśli Twoja szkoła korzysta z tego rozwiązania, a nauczyciel udostępnia Ci link. Korzystanie z lekcji online na Meet możliwe jest zarówno z laptopa wyposażonego w kamerę i mikrofon, jak i z komputera bez kamery czy mikrofonu. Do lekcji na Meet można dołączyć również ze smartfona lub tabletu. Należy jednak dodać nowe konto Google w ustawieniach telefonu i pobrać aplikację Meet. W czasie lekcji online uczniowie widzą i słyszą nauczyciela. Mogą też widzieć ekran nauczyciela. Mają możliwość zadawania pytań z użyciem mikrofonu lub przez czat. Dostęp do lekcji na Meet możliwy jest na dwa sposoby. Poprzez link otrzymany od nauczyciela lub poprzez wpisanie kodu. W tym filmie omówię pierwszą z tych opcji. Link do lekcji online na Meet nauczyciele mogą udostępniać uczniom w różny sposób. Poprzez e-mail, poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym lub poprzez terminarz w Librusie. Chcąc dołączyć do lekcji online na Meet, na kilka minut przed lekcją należy zalogować się do dziennika Librus na konto ucznia oraz, jeśli link do lekcji znajduje się w terminarzu, to kliknąć terminarz. W danym dniu widoczne są wszystkie zaplanowane lekcje online. O określonej godzinie, zgodnie z planem lekcji i rozkładem dzwonków, musimy tylko kliknąć w link. Otworzy nam się nowa karta z informacją. Uwaga! Link prowadzi do strony poza systemem Librus Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada. Musimy kliknąć przycisk z napisem "Kliknij tutaj, aby przejść". Przy pierwszym uruchomieniu Meet pojawi się monit meet.google.com prosi o pozwolenia na korzystanie z Twojego mikrofonu oraz korzystanie z Twojej kamery. Zalecam kliknięcie Zezwalaj. Następnie, jeśli nie jesteś zalogowany w przeglądarce na żadne konto Google, to pojawi się prośba o zalogowanie się. Wówczas trzeba będzie podać szkolny e-mail i hasło. Jeśli jednak wcześniej byliśmy zalogowani w przeglądarce do jakiegoś konta Google, to w prawym górnym rogu, w tym miejscu musimy zwrócić uwagę, czy jesteśmy zalogowani do konta szkolnego czy prywatnego. Jeśli jest to konto prywatne, tak jak u mnie, to należy kliknąć Przełącz konto i wybrać konto szkolne lub zalogować się do konta szkolnego, tak jak pokazywałem w poprzednim filmie. W ten sposób wejdziemy do poczekalni. Z tego poziomu widzimy już, czy w spotkaniu online uczestniczą jakieś osoby. Zalecam, aby w tym miejscu poczekać do godziny rozpoczęcia lekcji. Przed dołączeniem mamy możliwość wyciszenia mikrofonu i wyłączenia kamery. Gdy zobaczymy, że w spotkaniu uczestniczy nauczyciel, klikamy Dołącz. Po dołączeniu do spotkania każde dziecko powinno sprawdzić, czy ma wyciszony mikrofon. Można go włączyć lub wyciszać w zależności od potrzeb w każdej chwili w czasie trwania lekcji. To samo dotyczy kamery. Jeśli chcemy coś powiedzieć, najpierw klikamy Podnieś rękę. Nauczyciel widzi, który uczeń podniósł rękę i na pewno zareaguje. W czasie lekcji uczniowie mają możliwość korzystania z czatu. Jest to ta ikona w prawym górnym rogu. Na czacie widzimy wypowiedzi tekstowe nauczyciela i kolegów. Każde dziecko również może się tu wypowiadać. Opcja ta jest szczególnie przydatna, jeśli dziecko korzysta z Meet i nie posiada mikrofonu. Gdy nauczyciel zakończy lekcję, należy opuścić spotkanie. Klikamy czerwoną słuchawkę, opuść rozmowę. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do obejrzenia kolejnego filmu, w którym pokażę, jak dołączyć do lekcji online na Meet
jeżeli nauczyciel udostępnia kod spotkania. Film jest jednym z cyklu poradników poświęconych aplikacjom używanym podczas nauki zdalnej. Wszystkie filmy dostępne są na kanale Polskiego Forum Migracyjnego.